Wczoraj z panem organistą umawialiśmy się na pieśń Salve, Salve Regina. Ona jest związana z pewnym miejscem na mapie Warszawy, na mapie oblubienicy Kościoła Warszawskiego i świeci pięknym klejnotem, ale wczoraj wieczorem ksiądz Łysy i ksiądz Radek mówią do mnie: Gruby, jutro jest niepokalane poczęcie, to trzeba o Niepokalanowie coś powiedzieć. Rzeczywiście mają rację, dzisiaj o Niepokalanowie chciałbym podzielić się z wami takim moim doświadczeniem tego, jak łaska lśni w Niepokalanowie, jak klejnot Bożego pragnienia dobra dla nas tam się objawia. Po pierwsze, objawia mi się on przez postać ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Ten święty jest mi bliski przede wszystkim z jednego powodu. W książce 47,5 wyczytałem kiedyś taką wyjątkową scenę, która zapadła w moje serce i czasami, znaczy staram się ją praktykować, a czasami mi wychodzi. O, może tak. Oto zmęczony po całym dniu pracy ojciec Maksymilian idzie do swojej celi korytarzem. To jest już taki ostatni marsz na jego spoczynek przed snem. Jest zmęczony, to widać po jego twarzy. Może nawet sfrustrowany, zirytowany. Twarz ma smutną. Oczy klejące się już, pragnące zasnąć. I spotyka na swojej drodze jakiegoś nowicjusza. Ten nowicjusz widzi jego twarz. Jest trochę przestraszony, bo przecież ta twarz nie zapowiada się, że ojciec Maksymilian przychyli się do jego prośby, że będzie chciał z nim chwilę porozmawiać, ale mimo wszystko zaryzykował. I kiedy ojciec Maksymilian przekręcał zamek w swoich drzwiach, ten podszedł do niego i poprosił o chwilę modlitwy. Ojciec Maksymilian wtedy miał się do niego odwrócić z twarzą pełną pogody ducha, z twarzą uśmiechniętą, z twarzą, która przełamuje to wszystko, co w nim jest, i był dla niego mimo wszystko. Obdarzył go życzliwością, miłością, uśmiechem, zrobił krok ponad swoim zmęczeniem, ponad tym całym doświadczeniem dnia dzisiejszego. Nie był burzą gradową, bo tyle doświadczeń w ciągu dnia, ale był dla tego nowicjusza. Tak świeci dla mnie Niepokalanów poprzez postać ojca Maksymiliana, ale również poprzez taką błahą, prostą rzecz, mianowicie przez dostępność sakramentu pokuty i pojednania. Oto tam w Niepokalanowie mogę wyspowiadać się przez wiele godzin. Jest tam adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwa 24 godziny na dobę. Mogę tam zaczerpnąć łaski zawsze, ilekroć chcę. Ale chcę wam powiedzieć o takim doświadczeniu, że chyba też to wiecie, są spowiedzi takie i takie, prawda? Każdy z nas przeżył, spowiedź, dobra spowiedź się mówi, a ktoś, spowiedź, bo spowiedź. Każda spowiedź oczywiście jest błogosławieństwem, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. I do jednej z takich spowiedzi przygotował mnie rachunek sumienia, który robiłem w samochodzie. A ten rachunek sumienia zaczął się nie od modlitwy do Ducha Świętego, nie od przeczytania jakiegoś pobożnego fragmentu z Pisma Świętego, ale od fragmentu piosenki. Jadąc, słuchałem sobie piosenki i w tej piosence, myślę, że ją rozpoznacie, było napisane, śpiewała wokalistka, że ale przed Tobą w głąb serca otworzę, bo smutno mi, Boże. Otworzyło gdzieś ten fragment, otworzył moje serce: człowieku, co ty w ogóle chcesz tam ukrywać i jakoś tak wkładać w walkę? Wywal, jak kawa na ławie, wszystko i z tymi najgłębszymi motywacjami, o których chcesz. Dla mnie ten fragment stał się modlitwą. Myślę, że on chyba pierwotnie był pisany jako modlitwa. Wszak Słowacki, którego są to słowa, był wiernym katolikiem. Czytał książkę Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa, o Sanach. Przecież ona też uczestniczy we wspólnocie drogi neokatechumenalnej. Dlaczego by Pan Jezus nie miał przychodzić z łaską przez naszych braci i siostry, którzy należą do Kościoła? Niepokalane poczęcie tak dzisiaj świeci dla mnie jako klejnot w sukni oblubienicy przystrojonej dla swojego męża, baranka.